Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie witam. Na początku chciałabym bardzo podziękować za zaproszenie mnie na sympozjum, podziękować Panu Profesorowi Hausnerowi i chcę powiedzieć, że zostałam zaproszona pierwszy raz, jestem pierwszy raz na sympozjum i od razu w tak poważnej, odpowiedzialnej roli, tym większy to dla mnie zaszczyt. Ale w związku z tym no, pewien entuzjazm do tych wszystkich wydarzeń, które się dzieją tutaj, spowodował, że w dniu wczorajszym do późnych godzin nocnych śpiewałam. Więc wybaczcie, chcę Państwa prosić o pewną tolerancję dla mnie, jeżeli będzie mi wysiadał głos albo różne inne rzeczy się będą zdarzały. Jak widać się zdarzają od początku, bo nawet światło, pierwszy raz na sympozjum zgasło światło. Proszę Państwa, przy okazji jeszcze się pochwalę, bo tutaj pan rektor Akademii Sztuk Pięknych, chcę powiedzieć, że na moim Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej ostatnio była właśnie wystawa studentów i pracowników Wydziału Architektury Wnętrz ASP, więc mamy jakieś wspólne kontakty. I przechodząc teraz do strony merytorycznej, w dniu dzisiejszym chcę Państwu zaproponować dwa panele dotyczące nierówności społecznej. Rozpoczniemy panelem, w którym będziemy mówić o tym, dlaczego nierówności społeczne są ważne i czy społeczeństwo polskie jest antyegalitarne. Ja jako gospodarz, czy może bardziej gospodyni, pozwoliłam sobie wybrać dwóch współgospodarzy, tak to nazwę, i te panele będą prowadzone przez moich wybitnych kolegów profesorów, o których zaraz przedstawię. Drugi panel, który, nie wiem w tej chwili o której godzinie, bo troszeczkę nam się to przesunęło, więc w trakcie będziemy informować dokładnie. Drugi panel dyskusyjny będzie dotyczył kulturowych skutków nierówności społecznych i wpływu nierówności na zachowania zbiorowe w społeczeństwach ponowoczesnych. W międzyczasie będą trzy wystąpienia indywidualne. Pierwszy panel poprowadzi pan profesor Wiesław Gumuła, socjolog z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, socjolog finansów, to bardzo taka unikalna czy unikatowa specjalność w ramach socjologii, twórca teorii osobliwości społecznych, to też dosyć unikalny obszar zainteresowań, a do tego jeszcze kierownik i kilku przynajmniej instytucji finansowych Banku Polskiego, Narodowego Banku Polskiego w Krakowie, a teraz doradca Narodowego Banku Polskiego w Warszawie. Drugi panel poprowadzi mój też kolega, wieloletni kolega, pan profesor Krzysztof Jasiecki, socjolog gospodarki, obecnie z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Przez długie lata razem pracowaliśmy w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Pan profesor bada współczesny kapitalizm, polskie elity polityczne i gospodarcze, jest autorem książki Kapitalizm po polsku, ciekawej książki, więc myślę, że to są moi współgospodarze, którzy świetnie poprowadzą oba panele. Chcę Państwu też powiedzieć, że kiedy dostałam to zadanie, żeby przygotować taki dzień na sympozjum, no to zaczęłam z większą jeszcze niż wcześniej uwagą słuchać wszystkiego, co dotyczy nierówności społecznych i co się mówi w naszym kraju przede wszystkim na temat nierówności społecznych. I zauważyłam, że ta debata jest bardzo żywa, że bardzo wiele można się dowiedzieć z mediów. Taka debata publiczna po prostu jest bardzo ożywiona i ona dotyczy w zasadzie takiego ogólnego zagadnienia, co z tymi nierównościami, prawda? I co w Polsce z tymi nierównościami. Oczywiście ona jest zdominowana w największym stopniu przez kwestie ekonomiczne, taki ekonomiczny wymiar nierówności, ale dotyczy też na przykład spraw klasowych, dotyczy ubóstwa, dotyczy podziału na najbogatszych i najbiedniejszych, dotyczy konsekwencji polityki 500+. Rzadziej trochę w tej debacie rozmawia się o nierównościach takich egzystencjalnych, dotyczących praw człowieka i obywatela, ale też szczególnie tych, które dotyczą różnych mniejszości. mniejszości. I pomyślałam sobie, słuchając tego wszystkiego, czytając, bo ukazało się sporo publikacji, książek, artykułów, ale też takich publikacji, które pokazują wyniki różnych badań na ten temat, bardzo aktualnych badań. I pomyślałam sobie, że zaproszę takich ekspertów, takich gości, takich wspaniałych ludzi, którzy się tą problematyką zajmują i mają jakby najświeższą wiedzę na ten temat. I w obu panelach udało mi się, uważam, że to już jest mój największy sukces, że naprawdę najwybitniejszych ekspertów z Polski zaprosiłam, i którym jestem bardzo wdzięczna, że wszyscy przyjechali i nikt nie odmówił, co jest w ogóle prawie zdumiewające, ale bardzo się z tego cieszę. Ja nie będę w tej chwili przedstawiała ekspertów, z których jestem tak bardzo dumna, tylko poproszę o to moich współgospodarzy prowadzących panele, że jak się zacznie panel, to wszystkich przedstawią. Proszę Państwa, ja się bardzo przygotowałam, taki duży wstęp chciałam wygłosić na temat nierówności społecznych, skąd one się biorą i jakie są, ale ponieważ mamy te wszystkie jakby nieoczekiwane wydarzenia, więc skrócę swoją wypowiedź, żeby było więcej czasu dla zaproszonych gości, bo to jest najważniejsze, żebyśmy usłyszeli o tym, co mówią. Powiem tylko tak może bardziej dla studentów, że nierówności społeczne to jest taka ważna strukturalna właściwość społeczeństwa, cecha strukturalna społeczeństwa i oczywiście nierówności społeczne to jest zjawisko, które towarzyszy historii społeczeństwa ludzkości od zawsze. I jest ważnym elementem, ważną cechą, w zasadzie cechą określającą ład społeczny, a szczególnie jego taki hierarchiczny charakter. I to strukturalne znaczenie nierówności społecznych nie zawsze i nie wszędzie jest postrzegane i uznawane za istotny przedmiot refleksji czy motyw podejmowania działań społecznych dążących do zmiany. Przez stulecia nierówności uznawano i legitymizowano jako coś naturalnego, oczywistego, składnik odwiecznego tak zwanego ładu Bożego. Ale równocześnie było tak przez całe lata, stulecia, że to właśnie sprzeciw wobec nierówności społecznych i walka z nimi były jedną z sił napędowych nowoczesności, wielkich rewolucji, zmian strukturalnych, które ukształtowały nowoczesne społeczeństwa oparte na modelu kapitalizmu i liberalnej demokracji. Przez wiele dekad tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa egalitarnego było istotnym aspektem działania masowych ruchów społecznych, relacji między klasami i warstwami społecznymi. W drugiej połowie XX wieku, w okresie takiego względnie długotrwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju, ta kwestia nierówności społecznych powstających na tle ekonomicznym przestała odgrywać dominującą rolę w dyskursie publicznym, a ten dyskurs przeniósł się na przeciwdziałanie nierównościom społecznym powstającym na tle różnic pomiędzy płciami, na przykład pomiędzy różnymi grupami rasowymi, etnicznymi, pomiędzy ludźmi sprawnymi a osobami niepełnosprawnymi, pomiędzy mieszkańcami różnych regionów, centrów i peryferii, pomiędzy różnymi religiami. Te przemiany podejścia do kwestii nierówności społecznej znamionowały przejście od nowoczesności do ponowoczesności, od społeczeństwa przemysłowego do poprzemysłowego. I jeszcze jedna rzecz, którą może na wstępie powiem, żeby tutaj nie było wątpliwości, że dla właściwego zrozumienia tego, czym jest nierówność społeczna, konieczne jest odwołanie się do pojęcia różnicy. Jesteśmy jako ludzie różni pod wieloma względami, a same różnice są czymś oczywistym. Różnice te są dane lub wybrane przez nas samych. Różnice stanowią cechę indywidualną i nie determinują naszego statusu społeczno-ekonomicznego, zakresu uczestnictwa społecznego, relacji hierarchicznych z innymi ludźmi. Aby zaistniała nierówność między ludźmi, muszą oni odnosić się do siebie jako do członków wspólnoty. Muszą uznawać istnienie wspólnej płaszczyzny działania, kształtowania roli, pozycji społecznej i oczywiście muszą przywiązywać znaczenie do pozostawania w ramach tej wspólnoty. Chcę przez to powiedzieć, że nierówność społeczna jest konstruktem społecznym w kontekście uczestnictwa właśnie we wspólnocie ekonomicznej, społecznej, politycznej i kulturowej i uniwersalną cechą nierówności społecznych jest ustanawianie barier społecznych, które dzielą społeczeństwo. Funkcją nierówności społecznych jest ustanawianie stratyfikacji społecznej. Nierówność zawsze oznacza zablokowanie pewnym ludziom dostępu do czegoś, prawda? Ustanowienie barier to dzieli społeczeństwa na uprzywilejowanych i dyskryminowanych, na klasy wyższe, niższe, na elity, na doły społeczne, czyli tak zwany margines społeczny. Ustanawianie stratyfikacji społecznej, podziały na tych, którzy mają realne możliwości i prawo do korzystania z określonych dóbr i tych, którzy mają te możliwości ograniczone albo nawet mają czasami je całkiem zabronione. I wydaje mi się, że to króciutkie wprowadzenie jakby wystarczy do tego, żebyśmy przeszli do pierwszego panelu. Bardzo proszę pana profesora Wiesława Gumułę o... Zapraszam. I bardzo proszę o zaproszenie gości. Dziękuję pani profesor za zaproszenie mnie. Ja sobie pójdę usiąść w tym czasie. Dziękuję. Panie i panowie. Ten panel będzie próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego nierówności społeczne są ważne i czy społeczeństwo polskie jest egalitarne. Zanim zacznę zapraszać uczestników dyskusji tutaj na podium, prosiłbym organizatorów o dwa jeszcze miejsca do siedzenia. W przeciwnym razie co najmniej dwie osoby, te stojące, będą wywyższone w tym układzie dystansu społecznych, które zaraz się tu zaczną kształtować na sali. Bardzo bym prosił. Zapraszam pana profesora Michała Brzezińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor zajmuje się nierównościami z perspektywy bliskiej ekonomii, chociaż nie rezygnuje z mocnych wątków socjologicznych. Zajmuje się nierównościami między innymi gospodarczymi, a bada nawet takie dziwne zagadnienia związane, powiedziałbym, z socjologią codzienności, socjologią ciała, nasz wygląd, jak można się różnić nawet pod tym względem. Zapraszam profesora Henryka Domańskiego z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Profesora nie muszę przedstawiać, jest jeden z największych w świecie, nie tylko w Polsce, badaczy struktury społecznej, a w tym dystansu społecznej, nierówności, prestiżu, postrzegania tych zjawisk. Zapraszam panią profesor, panią rektor Janinę Filek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pani profesor zajmuje się różnymi aspektami nierówności i dystansu w wymiarze kulturowym, a przecież wszystko to, co się dzieje między nami, zależy między innymi od reguł, które w jakiś sposób stwarzają nam ramy dla naszej aktywności. Pani profesor również uczestniczy w kilku ciałach kolegialnych, które się zajmują właśnie reagowaniem na różne zjawiska negatywne związane z nierównościami. Pan profesor Juliusz Gardawski, dyrektor Instytutu Socjologii ze Szkoły Głównej Handlowej. Pan profesor zajmuje się między innymi ważnym fragmentem struktury społecznej, a więc klasą robotniczą, klasą pracowniczą, przeobrażeniami struktury społecznej, które miały miejsce po transformacji ustrojowej w Polsce. Zapraszam profesora Uniwersytetu Warszawskiego Ryszarda Szarfenberga, który prowadzi bardzo intensywne badania nad różnymi aspektami nierówności, między innymi ubóstwa, wykluczenia. Funkcjonuje w wielu komitetach, które zajmują się, i ciałach kolegialnych, które zajmują się tego typu sprawami. Jest bardzo aktywny również na forum międzynarodowym, jeżeli chodzi o publikowanie swoich badań na ten temat. Proponuję, abyśmy naszą debatę podzielili na dwie rundy i dwa takie główne problemy byśmy podjęli. Po pierwsze, jaki jest teraz kształt nierówności społecznych w Polsce? Dlaczego te nierówności są ważne, między innymi z punktu widzenia stanowienia struktury społecznej, podziałów społecznych, integracji, dezintegracji społecznej? I to byłoby pierwsze zagadnienie. I proponowałbym, że panowie macie do 5 minut, aby te zagadnienia przedstawić. Tak, tak to jest. Nierówności się rodzą w sposób spontaniczny, ale dobrze, że zainteresowani czuwają. Ja pani profesor Bardzo przepraszam. Postaram się, aby parytet był 50% na 50% w trakcie dyskusji między paniami i panami, jeżeli oczywiście panowie pozwolą. A więc to byłoby pierwsze zagadnienie. A drugie dotyczyłoby postrzegania już nierówności, ale to pytanie następne, pozwolicie państwo, że sformułuję za chwilę. W drugiej turze teraz zajmujemy się kształtem nierówności społecznych w Polsce i na czym polegają ich najważniejsze funkcje społeczne. Bardzo proszę, proponuję, abyśmy zaczęli w taki sposób, jak zapraszałem tutaj państwa na podium. Panie profesorze, może od pana zaczniemy. Dziękuję bardzo i dziękuję państwu za zaproszenie. Jeżeli chodzi o to pytanie, które pan profesor zadał, czyli jaki jest kształt nierówności w Polsce, no może ja skupię się na nierównościach ekonomicznych bardziej niż społecznych, które mogą być rozumiane szerzej niż ekonomiczne, a w szczególności może powiem o nierównościach dochodowych. Dochody są taką najbardziej znaną miarą dobrobytu ekonomicznego i o tym chyba najłatwiej będzie rozmawiać. I tutaj, jak mi się wydaje, odpowiedź na to pytanie jest dosyć trudna. Niewiele, może dużo wiemy, ale ciągle ta wiedza się zmienia, jest bardzo dynamiczna. Ostatnio mamy wręcz rewolucyjne badania na ten temat, jaki jest poziom nierówności dochodowych w Polsce. Jaki jest główny problem z pomiarem tych nierówności? Otóż taki, że no państwo, zatem badacze też nie dysponują pełnymi informacjami o tym, jakie są dochody wszystkich mieszkańców Polski. W związku z tym muszą te dane uzyskiwać z badań ankietowych na przykład, które no, często są ograniczone w ten sposób, że zwłaszcza osoby osiągające najwyższe dochody nie uczestniczą w tych badaniach albo też odmawiają częściej udziału w tych badaniach i badacze nie mają do dyspozycji tych najwyższych dochodów. Ten problem bardzo silnie obciąża to, co wiemy o nierówności w Polsce. Dotychczas do bardzo niedawna wydawało się, że te nierówności są na średnim poziomie europejskim, że one wzrosły w okresie transformacji znacząco, może o 20, może o 25% w ciągu ostatnich 25 lat, ale się usytuowało gdzieś na poziomie średnim europejskim, więc dla większości komentatorów był to poziom, powiedzmy, średnio wysoki, nie stwarzający wielkiego pola do twierdzenia, że mamy jakiś tutaj problem. Ale to były właśnie badania oparte na tych danych ankietowych, które zaniżały wysokie dochody albo w ogóle ich nie obejmowały. Natomiast niedawno pojawiły się także badania, które są oparte na danych z zeznań podatkowych, a jak wiadomo, podatki płacą niemal wszyscy, w tym także bogaci. I to są te właśnie rewolucyjne badania, które pozwalają stwierdzić, że być może te nierówności dochodowe w Polsce są znacznie wyższe niż myśleliśmy. Że być może one wzrosły w tym okresie transformacji gospodarczej nie o 20 czy 25%, ale o 40 albo 50 nawet procent. I że nierówności dochodowe w Polsce sytuują się na bardzo wysokim poziomie, na poziomie wysokim, porównywalnym z nierównościami dochodowymi w najbardziej nierównych krajach europejskich, jak na przykład Wielka Brytania, czy tego typu kraje. To są dopiero początki tego typu badań, no, bardziej nowoczesnych, wykorzystujących bardziej precyzyjne dane. Natomiast no, ta wiedza dynamicznie się zmienia i być może fakty dotyczące nierówności są zupełnie inne niż myślały no, całe pokolenia badaczy, a w jakiejś mierze też społeczeństwo. Społeczeństwo też wiedzę na temat nierówności w całym kraju czerpie w dużej mierze z badań GUS-u czy z badań ekonomistów, socjologów, którzy się tym zajmują i oni także być może się w tej sprawie znacząco mylili, co będzie miało no, na pewno jakieś znaczące implikacje, konsekwencje dla tego, jak całe społeczeństwo i badacze też będą traktowali te nierówności. Tu przechodząc do tego drugiego pytania, dlaczego nierówności są ważne? Jeżeli one są wysokie i wyższe niż myśleliśmy, że są, no to mogą mieć jakieś poważne, negatywne konsekwencje dla społeczeństwa w różnych wymiarach gospodarczym, społecznym i tak dalej. Ekonomiści zwykle próbują badać, jaki wpływ mogą mieć duże, wysokie nierówności na takie zmienne jak wzrost gospodarczy na przykład, który jest taką silną miarą zmian dobrobytu ekonomicznego. jak również badają wpływ wysokich nierówności na inne mierniki dobrobytu społecznego, zdrowie na przykład, jakie wymiary jak przestępczość, kapitał społeczny i tak dalej. Jeżeli chodzi o te badania, to one są bardzo zróżnicowane i bym powiedział, że większość z nich nie daje mocnych wniosków co do tego, że nawet wysokie nierówności powodują jakieś poważne koszty ekonomiczne. Ostatnio pojawiło się co prawda wiele badań, które pokazują, że mogą obniżyć wysokie nierówności znacząco wzrost gospodarczy, ale nie ma dużej pewności w tej sprawie. Więc jeżeli chodzi o konsekwencje wysokich nierówności, to mamy tutaj dużą niepewność w tej dziedzinie i z tego powodu, jak sądzę, większość badaczy uważa, że należy się przejmować wysokimi nierównościami w dużej mierze raczej z powodów takich etycznych, powiedziałbym, czyli z powodów takich, iż wiele osób uważa, iż nierówności są pewnym złem etycznym, że równość w pewnym wymiarze jest czymś dobrym w połączeniu z innymi wartościami, jak efektywność na przykład. Równość jest czymś, wartością, o którą społeczeństwo powinno dbać. W szczególności w ostatnich badaniach pojawiła się taka koncepcja, która przemawia i do ludzi z lewej strony, i z prawej strony sceny politycznej, i z centrum, jak koncepcja równości szans. Równości szans na osiągnięcie średnich, wysokich dochodów. W tej koncepcji chodzi o to, aby eliminować te nierówności, które powodują, że ludzie biedni, bądź należący do na przykład niższej klasy średniej nie mają praktycznie żadnych szans na to, żeby awansować na drabinie społecznej, aby stać się bogatymi, aby osiągnąć wysokie dochody, osiągnąć sukces. No i ta koncepcja równości szans przemawia także do osób, które nie bardzo przejmują się nierównością wyników, na przykład dochodów czy majątku, no bo jest taka bardziej, powiedziałbym, bezstronna. I już kończąc, ostatnie zdanie, jeżeli chodzi o te nierówności szans i próbę ich eliminacji, chodzi tutaj o to, aby wprowadzić, zlikwidować te nierówności, które są niesprawiedliwe, a zatem pochodzą z takich czynników, które są od nas niezależne, które powodują, że osoby stają się niebogate albo nie mają szans na osiągnięcie średnich dochodów ze względu na to, że ich rodzice na przykład byli biedni albo że żyli w dzieciństwie w biedzie i w związku z tym nie mieli szansy na wykorzystanie swojego potencjału. I w tym zakresie przywracanie takiej równości szans jest taką rzeczą, która może służyć dobremu społeczeństwu bez względu na to, można powiedzieć w dużym zakresie, czy nasze poglądy są lewicowe, prawicowe, czy jeszcze inne. Panie profesorze Domański, bardzo proszę. Nierówności społeczne to są najogólniej rzecz biorąc hierarchie, które się odtwarzają. Odtwarzają się w wymiarze międzypokoleniowym i z tego punktu widzenia właściwie jak się mówi o nierównościach, to ja myślę o stratyfikacji społecznej. To jest taki rodzaj nierówności, bo nierówności dochodów czy nierówności ekonomiczne, tak jak je mierzymy przy pomocy tych metod i tych danych, o których pan profesor mówił, no to wiemy o tym, jak jest w tej chwili, natomiast jeszcze niewiele wiemy, akurat w przypadku Polski nie mamy takich danych, na ile te nierówności ekonomiczne się odtwarzają. Otóż po pierwsze, co do kształtu nierówności, zawsze jest problem z nazewnictwem, ale jeżeli tu mamy taką hierarchię, no to ta hierarchia po pierwsze jest niezwykle stabilna. Ja myślę tutaj o hierarchii stratyfikacyjnej, która obejmuje powiedzmy 5, 6, 7 segmentów struktury społecznej. To się właściwie nie zmienia od kilkudziesięciu lat, odkąd w Polsce zaczęto takie badania robić. Ona jest również niezwykle stabilna i podobna do tego, co się stwierdza w innych krajach, gdzie takie same metody są stosowane, analiz. No i ogólnie rzecz biorąc, na górze, pomijam tutaj oczywiście kategorie niedostępne w badaniach surwejowych, pomijam elitę biznesu, która się w tej chwili tworzy, to jest inny wątek, i formującą się być może klasę wyższą, czyli elitę biznesu legitymizowaną przez ogół. Żeby była klasa wyższa, to nie wystarczy być człowiekiem zamożnym, ale to musi być uznane przez społeczeństwo. Arystokracja jest klasycznym przykładem klasy wyższej. Coś takiego się tworzy w Polsce powoli. Dobrze, ale jeżeli chodzi o te pozostałe kategorie, które są nam dostępne, powiedzmy specjaliści albo nowa inteligencja, niżsi umysłowi, właściciele średniego szczebla, właściciele firm i samozatrudniający się, jakieś dwie kategorie robotników, wykwalifikowani, niewykwalifikowani, na dole rolnicy, czy też może na poziomie robotników. Na samym dole nowa kategoria w polskich warunkach, mianowicie ludzie ubodzy. ale pod warunkiem, że to ubóstwo się odtwarza. Zaczyna się odtwarzać rzeczywiście. A więc właściwie no, można by powiedzieć, że kształt hierarchii społecznej wygląda w ten sposób. Powiedziałem, że on jest niezwykle stabilny. 3 najlepsze wskaźniki pomiaru takiej hierarchii społecznej i otwartości czy też zamknięcia to jest ruchliwość międzypokoleniowa, wzory zawierania małżeństw i stosunki towarzyskie. Kim są nasi znajomi? Czy z tych samych pięter hierarchii małżonkowie i koledzy i znajomi, czy nie? Czy mamy do czynienia z homogamią, czy heterogamią? A w przypadku tej ruchliwości międzypokoleniowej, czy mamy tutaj przewagę dziedziczenia, czy też raczej awansu, czy degradacji? Otóż wszystkie wskaźniki uzyskane dla Polski, ale dla innych krajów pokazują, że te hierarchie są niezwykle stabilne. I tutaj się nic nie zmienia. I gdyby od razu patrzeć na konsekwencje tego dla, powiedzmy, napięć społecznych czy konfliktów, ponieważ coś jest stabilne, to trudno na tej podstawie by snuć hipotezy, że to może oddziaływać na wzrost napięć społecznych albo konfliktów. Mimo że no, na co dzień nie myślimy, prawda, kim jest żona czy mąż, i tego nie widać, prawda, tego się nie dostrzega, ale gdyby te nierówności, ta homogamia na przykład rysowała się bardzo wyraźnie, to prawdopodobnie takie konflikty by się rodziły, ale ponieważ jest to stabilne, to nie, powiedzmy. Więc te 3 podstawowe wskaźniki się nie zmieniają. Jedyna rzecz w gruncie rzeczy, która uległa zmianie, to nie tyle kształt hierarchii społecznej, co pewien mechanizm stratyfikacji społecznej. Tutaj jednym z podstawowych ogniw decydujących o tym, kim jesteśmy, jest zależność między wykształceniem a pozycją zawodową. Pozycja zawodowa to jest kluczowa zmienna w naszym życiu. Otóż związek między wykształceniem a pozycją zawodową jest niezwykle wysoki. Zawsze pamiętałem, że prosta korelacja między pozycją zawodową mierzoną na przykład przez prestiż czy status społeczno-ekonomiczny, a poziomem wykształcenia, liczba lat nauki to było 0,60 parę, 0,70. No niezwykle wysoka jak na warunki socjologiczne, standardy socjologiczne. Otóż w ciągu ostatnich 20 paru lat, od lat 90. ta korelacja maleje, również w niektórych krajach maleje, co wynika z pewnych uwarunkowań ekonomicznych, zmian ekonomicznych, wzrost elastyczności rynku pracy. Tak zwana overeducation, to jest drugi czynnik, czyli wzrost, osłabienie się wartości rynkowej wykształcenia. I to jest jedyna rzecz, która się zmieniła w ciągu ostatnich 30 lat, powiedzmy, powiedziałbym. I jeżeli myślimy o jakichś napięciach społecznych, to bym rzucił tylko jedną taką hipotezę, że być może wskaźnikiem takiej dezintegrującej siły obniżenia się tej zależności, takiej w dziedzinie politycznej, to była nadreprezentacja ludzi młodych, bo oni są najbardziej dotknięci tym osłabieniem wartości rynkowej wykształcenia. Nie po to się uczę, nie po to zdobywam wykształcenie, żeby nie uzyskać odpowiednio wysokiej pozycji. No taki jest teoria kapitału ludzkiego, chociażby o tym mówi, prawda, i wiele innych teorii. Otóż to najmłodsze pokolenie było, jak wiadomo, nadreprezentowane w głosowaniu na ruch Kukiza 2 lata temu. To jest rzecz jasna hipoteza, niepotwierdzona, ale skąd oni się wzięli, dlaczego akurat okazali się antysystemowi w tym przypadku, a nie na Platformę, powiedzmy, nie bardzo liberalni czy tolerancyjni powinni być ludzie młodzi, a oni wyrazili taką opcję raczej antysystemową, ale która byłaby całkiem logiczną i racjonalną reakcją na obniżenie się tego zasobu, który uzyskują, nie po to, żeby, nie po to się kończy Uniwersytet Jagielloński, żeby być może, tak sobie myśli przeciętny Polak, 2024, żeby być urzędnikiem. Może tyle na razie. Dziękuję, panie profesorze. Panie profesorze, mam takie pytanie krótkie. Pan tutaj użył tego pojęcia odtwarzanie się nierówności. Kilkanaście lat temu na zjeździe w Zielonej Górze profesor Słomczyński zapowiedział wzmacnianie się efektu świętego Mateusza, że ci sami biedni będą biedniejszymi, bogaci bogatszymi. Czy coś takiego rzeczywiście pojawia się taki trend? Czy to... Ja, ani moi koledzy, ani profesor Słomczyński na pewno tego nie potwierdzą. Tak, dziękuję. Nic na ten temat nam nie wiadomo. Ale hipoteza była bardzo ciekawa w swoim czasie. Ale hasło jest bardzo, tak. Teza jest bardzo ciekawa. Tak jest. Efekt świętego Mateusza, tak samo jak efekt merytokracji, można by powiedzieć, że rola wykształcenia powinna się zwiększać, a wcale się nie zwiększa. No tak. Dlaczego ma się zwiększać? Dziękuję pięknie. Pani profesor, bardzo proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ta pomyłka pana profesora, jeśli po freudowsku ją zinterpretować, oznacza, że kobiety są wykluczane. Jeśli jest panel dotyczący poważnych problemów, to głównie mężczyźni, prawda? Więc ja nie wiem, rozważam takie znaczące milczenie, ale to oczywiście żartem. Natomiast rozumiem, że moja rola jest troszkę inna niż zapowiedział mnie pan moderator, dlatego że ja reprezentuję filozofię i o nierównościach, jeśli cokolwiek powiem, to w tym kontekście. Dlaczego? No po pierwsze dlatego, że bardziej się na tym znam, a po drugie dlatego, że jak starałam się przygotować do tego wystąpienia i przeczytałam, co myśli ekonomia, teorie ekonomiczne na temat nierówności, to się pogubiłam, bo nie zrozumiałam, czy nierówności sprzyjają rozwojowi, czy nierówności raczej utrudniają ten rozwój. Tyle jest koncepcji i ilu jest autorów mówiących na ten temat. Jak próbowałam przeanalizować teksty socjologiczne, to z kolei zorientowałam się, że tak jak w pierwszym ekonomicznym wydaniu nierówność jest raczej problemem walki ideologicznej i w zależności od tego, czy z prawej, czy z lewej, to ona jest dobra albo zła, tak w przypadku socjologów jest, i to zresztą pan profesor znakomicie pokazał, jest opisem rzeczywistości, ale też takim opisem jakby trochę wychodzącym do przodu, ale też no właśnie raczej opisującym. Natomiast filozofia jest trochę wartościująca, być może tylko w moim wydaniu, ale jest raczej wartościująca. W związku z tym ja przede wszystkim zapytałabym się, skąd pochodzą nierówności. Była pewna sugestia, nierówności były zawsze, ale warto się zastanowić, czy nierówności rodzą się z faktu, że poczucie nierówności rodzi się z faktu, że wiemy, co to jest równość, i kiedy jej nie ma, mówimy, że są nierówności, czy odwrotnie zaczynamy od nierówności i wtedy dochodzimy do równości. I tu od razu przejdę szybko, zostawiając Arystotelesa, bo nie ma szans na drugi obrót, więc nie wiadomo, czy będę miała głos. To Arystotelesa zostawię, od razu przejdę do Sena, który powiedział, że tak naprawdę jesteśmy w świecie biologicznym, w świecie natury tak zróżnicowani, że w naturze nie ma równości. Dlatego rolą człowieka jest dodanie tej równości. I koncepcja szans dla Sena jest nie do zaakceptowania z prostego powodu. Co komu po szansie, jak ona nie jest do zrealizowania. Jeśli ona jest zapisana konstytucyjnie, ale nic z niej nie wynika. Jako właśnie ta zasiadająca w tych radach powiem, że jeśli student z niepełnosprawnością ma szansę w sensie zapisu prawnego studiować, to jeśli nie będzie stworzonych realnych możliwości, żeby on studiował, bo nie będzie wind i nie będzie innych wspierających działań, to on nie będzie studiował, chociaż ma zagwarantowane to konstytucyjnie i wszyscy wiedzą, że on ma takie same równe prawa. W związku z tym on mówi nie o szansach, tylko o możliwościach, o realnych możliwościach i o tym, że jeśli mówimy o nierównościach, to nie badamy ani dochodów, bo one nie oddają tego, ani nie badamy nawet szans, bo prawo może nam te szanse dawać, a i tak grupy wykluczone pozostają, tylko pytamy o realne możliwości. To jest jakby krok do przodu, co nie oznacza, że to jest ostatni krok w tej kwestii. I teraz co Sen mówi? Po pierwsze, żeby uniknąć tych wszystkich problemów z definiowaniem, bo niektórzy nie wiedzą, czym jest równość. W związku z tym, jak na początku powiedziałam, nie wiedzą też, czym jest nierówność, bo te dwa pojęcia idą sobie z sobą w parze. Musimy zawsze myśleć o równości i nierówności. I Sen pyta w ten sposób. Jeśli mówimy o nierówności, to zapytajmy, o jaką nierówność pytamy. Czy dochodową? Inne konsekwencje. Czy prawną, inne konsekwencje, czy tak jak on mówi, to związano ze zdolnościami, inne konsekwencje i dalsze rozważania. Dlatego też warto jeszcze byłoby zwrócić uwagę na tą propozycję Sena i tu dodam taki czynnik emocjonalny, że Sen, noblista, o ile mnie pamięć nie myli, z 78 roku, ekonomista, noblista, ale zajmujący się nie tylko takim wąskim rozumieniem ekonomii mainstreamu, a dlatego dochodzi do tego, że jak z jego biografii wynika, przeżył dwa traumatyczne wydarzenia Jedno z nich dotyczyło ogromnego głodu, który w Bengalu w 40 którymś tam roku był, kiedy on był młodym człowiekiem i kiedy on się uczył na podwórko jego szkoły, zaczęły przychodzić osoby, które się słaniały na nogach. Okazało się, że to byli ludzie, którzy szli do tego miasta, gdzie on się uczył, bo poza miastem nie byli w stanie się wyżywić. I drugie traumatyczne wydarzenie, które wszyscy biografowie Sena analizują, to jest historia jednego z robotników, który był wyznania, był islamistą i okazało się, że przy wojnach religijnych w tamtym czasie, to późniejsze wydarzenie, on miał wybór i dlatego ani kwestia możliwości wyboru, o której Sen też pisze, nie gwarantuje równości, czyli możliwość decydowania, dlatego że w przypadku tego robotnika jego wybór polegał na tym, że albo umrze z głodu w tej części miasta, gdzie mieszkali jego wyznawcy islamu, albo pójdzie do drugiej części miasta, gdzie mieszkali Hindusi, ale w ramach tych walk religijnych akurat Hindusi zabijali muzułmanów. W związku z tym jego wybór był fikcyjny. Albo umrę z głodu, albo pójdę z dużym prawdopodobieństwem, że mnie zabiją. W związku z tym kończąc, Sen pyta równość czego? Natomiast ja za Senem idąc dalej zapytałabym nie równość czego? Czyli dzisiaj powinniśmy się skoncentrować, uwzględniając to wszystko, co zostało tu powiedziane i fakt, że jest wiele aspektów nierówności, powinniśmy się zastanowić, na jaką nierówność my się godzimy. Czyli my jako społeczeństwo polskie, nie idę tak daleko, żeby w świecie, my jako społeczeństwo polskie, na jaką nierówność się godzimy. A to wiąże się z bardzo wieloma problemami, dlatego że wyrównywanie pewnych niemożliwości, tak jak w przypadku osób niepełnosprawnych, powoduje, że trzeba dodać pewne rozwiązania, które właściwie rodzą inne nierówności. Jak będzie w drugim obiegu czas, to rozwinę ten wątek. W każdym bądź razie chciałabym zakończyć tym, że powinniśmy, aby nierówności nie były nierównościami rozbijającymi, destrukcyjnymi dla społeczeństwa, każdorazowo w dyspucie publicznej decydować się, na jaki rodzaj nierówności my się godzimy. Czy godzimy się na przykład na taki rodzaj nierówności, żeby mniej osób studiowało, to żeby w związku z tym osobom niepełnosprawnym nie stwarzać dodatkowych warunków, które notabene są kosztowne. Dziękuję. Dziękuję pani profesor. Pan profesor Gardawski. Tym razem zostaliśmy zaopatrzeni. Szanowni Państwo, stawiam sobie dwa cele w tej krótkiej wypowiedzi. Te cele zresztą wynikają z wypowiedzi moich poprzedników. Musiałbym powtórzyć pewne kwestie, o które pytał pan przewodniczący, a powtarzać nie ma sensu. Mianowicie chciałbym zwrócić uwagę na losy polskiego kapitalizmu, tak jak kreowany on był przez kolejne elity ekonomiczne i polityczne w naszym kraju, jak te kształtowanie polskiego kapitalizmu ma się do poglądów Polaków, zwłaszcza klasy robotniczej, szerzej klasy pracowniczej, czy obecnie za Bourdieu należałoby powiedzieć klasy ludowej, jak w tym kontekście również można by sobie wyobrazić aktualne aspiracje, oczekiwania, a też te odpowiedzi, które nowa elita na te aspiracje i oczekiwania dostarczyła. To, co pamiętam z wczesnych lat transformacji, to były trwające i w różnych gremiach, zwłaszcza w organizacjach pracodawców, ale też w związkach zawodowych, debaty nad modelem polskiego kapitalizmu pod kątem egalitaryzm, czy też może rozwiązania, które będą umożliwiały Polakom szybki rozwój ekonomiczny, a więc nie będą nakładały ograniczeń, które zazwyczaj z egalitaryzmem się wiązały. To był ciekawy okres dlatego, że właściwie wszyscy zbiorowi aktorzy społeczni w Polsce, czyli mówię teraz o społecznych aktorach, i związki zawodowe, i organizacje pracodawców, wspólnie miały taką wizję, no może poza pewnym odłamem w OPZZ-cie, że należy jak najszybciej kraj rozwijać i miary egalitarne i egalitarne ograniczenia mogą być niezbyt korzystne. Ten podział był bardzo wyraźny również w OPZZ-cie. Starsi przewodniczący, ci baronowie OPZZ-owscy próbowali używać argumentów egalitarnych, ale one wcale nie spotykały się z wzięciem w związkowych masach. Wszyscy chcieli się bogacić. Wszyscy mieli poczucie, przez wszyscy oczywiście rozumiem umowne, dalece umowne określenie. Niemniej jednak w tych naszych badaniach i obserwacjach widać było, że zaczyna się dość szybko pojawiać grupa tych, którzy mają poczucie, że będą przegrywali, ale generalnie ten ciężar gatunkowy, jeżeli tak można powiedzieć, poglądów skierował się ku porządkowi pluralistycznemu. Dlatego też tak łatwo w Polsce było w roku 1989 zaproponować, bez wchodzenia w szczegóły, bo nikt w owym czasie w szczegóły nie wchodził, czysty model liberalnej gospodarki rynkowej, tak zwany liberal market economy, który był rozwijany później przez Halaisowskiego. Nieco później ten termin wszedł do obiegu nauk społecznych, ale to, co było formułowane pod koniec 1989 roku, to był model takiej właśnie gospodarki. I ten model został zaakceptowany przez świat pracy, przez klasę robotniczą, chociaż z nałożeniem szeregu filtrów. Ale te filtry były nakładane na wizję gospodarki rynkowej i w gruncie rzeczy pluralistycznej, a nie dodatkowe rynkowe wzbogacenia gospodarki o charakterze socjalistycznym. Zostało odrzucone to, co było dorobkiem Solidarności, bo chciałbym Państwu przypomnieć, że w ostatnim okresie autorytarnego socjalizmu zaczął się kreować taki samorządowy model, samorządowa wersja autorytarnego socjalizmu, a po obradach Okrągłego Stołu neokorporacyjny model autorytarnego socjalizmu. I przez pewien czas związki zawodowe, zwłaszcza Solidarność, mocno opowiadały się za tym modelem, ale opowiadały się przez krótki czas, przez parę miesięcy. Potem to pękło jak bańka mydlana. I kiedy w Komisji Krajowej doszło do debaty poważnej, w której można było wybierać model, wbrew pozorom nie było tak, że propozycja Leszka Balcerowicza, Jeffrey'a Zaksa, to były jedyne propozycje, które leżały na stole. Nie, tam debaty były żywe w Komisji Krajowej. Jednak okazało się, że generalnie wybraliśmy tę liberal market economy ze wszystkimi tego konsekwencjami. Ale gdy robiliśmy badania w 1991 roku, już pojawił się zimny powiew tego, co może nadciągać. I wtedy zorientowaliśmy się, że większość naszych rozmówców, robotników zaczyna mieć poczucie, że teraz to symbolicznie można powiedzieć, teraz nie ma się do kogo zwrócić. To powszechnie było w Polsce słyszane. Myśmy to określili jako porzucona klasa, nie wykluczona, porzucona. Oczywiście ten mit, że można by znaleźć paternalistyczną władzę, szybko prysnął, to było oczywiste, ale w moim przekonaniu w takiej mitycznym warstwie on pozostał i nie wiem, czy 40% poparcia dzisiaj przy wszystkich różnicach i przy wszystkich zmianach wielu czynników nie jest taką późnym odreagowaniem na to, że nie było się do kogo zwrócić. Co się dzieje dalej? Otóż wtedy, gdy obserwujemy polskie społeczeństwo, zwłaszcza klasę robotniczą, a mieliśmy okazję obserwować przez całe lata 90., widać było pojawiające się dwie tendencje w mentalności, które towarzyszyły też zmianom ekonomicznym. Mianowicie, jeśli chodzi o normatywny poziom gospodarki rynkowej, to poparcie dla liberalnych rozwiązań, dla konkurencji było powszechne i utrzymywało się nieustannie. Natomiast wyraźnie było widać, jak wzrasta poziom oczekiwania, że zjawią się instytucje. Otwarta sprawa, kto miałby te instytucje wprowadzać, czy jak się obecnie nieładnie po polsku mówi, implementować. Ale to było wciąż oczekiwanie, że na ten grunt, który został wprowadzony, będą nakładane instytucje. One nakładane jednak nie były. Czyli sytuacja, z którą miała do czynienia klasa robotnicza, to była sytuacja, która badaczy, a myśmy wtedy we dwóch z Tomkiem Żukowskim tym się zajmowali bardzo intensywnie, wywołała pewne zdziwienie, dlatego że wydawałoby się, że te narastające nierówności spowodują bunt. Nie spowodowały. Co więcej, doszło do tego, że kiedy w debatach w dawnej trójstronnej komisji związki zawodowe występowały jako ta instytucja, która może mocno występować za rozwiązaniami egalitarnymi, tak jednak nie było. Czyli długi czas mieliśmy do czynienia z takim narastaniem hybrydowego modelu gospodarki, w którym to pozwolę sobie jeszcze raz powiedzieć, bo bardzo mi się to swojego czasu podobało. Już u pana profesora Hausnera to użyłem, takie określenie z kabaretu Olgi Lipińskiej. Nie ma jasności w temacie. Mam jednak poczucie pewnego gruntu, ale jasności w temacie nie ma do tego stopnia, że też alternatywa się mocna nie kreuje. I żeby nie przedłużać tego wkroczenia w nieco inne pole niż zaproponowałeś, drogi panie przewodniczący, mogę powiedzieć, że stało się w jakimś momencie coś takiego, że w 2008 roku, wtedy kiedy Tusk zaczął wprowadzać miary oszczędnościowe, takie jakie w innych krajach też zaczęto wprowadzać, wtedy się odezwał społeczny bunt rzeczywisty. Ja nie będę opowiadał o badaniach klasy robotniczej, bo to by za daleko nas zaprowadziło, ale powiem na koniec kilka słów o wynikach badań przedsiębiorców prywatnych. Przedsiębiorcy prywatni w naszych badaniach, myśmy dwukrotnie badali przedsiębiorców prywatnych, polskich przedsiębiorców prywatnych na dobrych, reprezentatywnych próbach w 1990 roku, w 1999 roku i w 2011-2012. W 1999 roku nasi respondenci mieli poczucie, że funkcjonują w państwie niezbyt im życzliwym, ale że są beneficjentami zmian. Oni mieli poczucie tego, że klasa średnia, w owym czasie pojęcie nacechowane pozytywnie, oznacza ich miejsce, które jest miejscem w gruncie rzeczy elity. Gdy robiliśmy badania w 2011 i 2012 roku, zorientowaliśmy się, że ten efekt porzuconego społeczeństwa czy porzuconej klasy dotarł do naszych przedsiębiorców prywatnych. I oni dość powszechnie zaczęli przedstawiać nam taką oto wizję swojego usytuowania w systemie nierówności społecznych. Są osaczeni opozycjami o charakterze klasowym z trzech stron. Pierwsza strona to jest zorganizowana praca. Przede wszystkim związki zawodowe górnicze. Ze względu na to, że przedsiębiorcy mieli poczucie i mają poczucie, że to oni są zmuszani do tego, żeby utrzymywać państwo. Jest takie określenie popularne niezwykle w tym środowisku. Ja w zębach muszę do ZUS-u przynieść pieniądze, a oni nie muszą. Z jednej strony poczucie no, pewnej deprywacji w zestawieniu z tą wielką grupą. Następnie rząd. Tu największe pretensje. Przede wszystkim potężne pretensje o to, że mamy do czynienia z rządem, który wspiera kapitał zagraniczny, wspiera wielkie grupy, poza tym jest marnotrawny i nieefektywny. I trzeci ten układ opozycyjny, to był układ opozycyjny wielkie korporacje zagraniczne, do których nie tyle obecna była silna niechęć, ile było poczucie, że to oni teraz są beneficjentami dzięki działaniu rządu. Czyli w tym układzie nierówności zaczęło być poczucie, że ktoś musi ingerować i ten ktoś się znalazł. Dziękuję. Panie profesorze, bardzo proszę. Może kilka dodatkowych uwag. Pierwsza, w naszej takiej teorii dotyczącej równości i nierówności już w latach 80. próbowano odróżnić trzy rodzaje równości: równość szans, równość sytuacji i równość miar bądź równość traktowania. To może trochę uporządkować to, o czym mówimy, szczególnie od tej strony teoretycznej. W takich dyskusjach no, dość często przeciwstawia się równość szans. Tutaj jest większa zgoda, że rzeczywiście musimy zapewnić wszystkim równość szans, bo to i ze względów społecznych i ekonomicznych jest cenne, ale z drugiej strony no, co do równości traktowania, tutaj także jest raczej zgoda, żeby nikogo nie wykluczać, nie dyskryminować kobiet, nie dyskryminować różnych mniejszości, ponieważ to również i ze względów społecznych ma uzasadnienie, i ekonomicznych również. Tutaj pamiętam, że ekonomiści wolnorynkowi zawsze bronili się przed takimi atakami ze strony egalitarian, mówiąc, że my jesteśmy za wolnym rynkiem, ale czym jest wolny rynek? Tam jest całkowicie bez żadnej dyskryminacji dostęp do tego rynku i każdy powinien mieć do niego dostęp, i dyskryminacja w zatrudnieniu na przykład może być nieefektywna ekonomicznie Więc to bym widział dwa te pojęcia, które są mniej kontrowersyjne, czyli równość szans i równość traktowania. I mamy to pojęcie, które jest bardziej kontrowersyjne, czyli równość sytuacji. I tak też jest, kiedy pytano Polaków o to, jak oni postrzegają, jak powinna być rozumiana równość, no to równość szans, równość traktowania, ale już mniejsza część się zgadza z tym, że to właśnie powinniśmy rozumieć równość jako właśnie równość sytuacji, Większość tych zagadnień, którymi ja się zajmuję, dotyczy polityki społecznej i jedna z interpretacji polityki społecznej to jest działanie na rzecz redystrybucji, czyli poprzez podatki, poprzez składki gromadzimy fundusze i te fundusze później są, bardziej zasilają tych, którzy są biedniejsi, dolną część składu dochodu, a nie górną i w ten sposób wyrównujemy, ale wyrównujemy właśnie sytuację. Jak wyjść z takiego problemu argumentacyjnego? No można powiedzieć, że bez wyrównywania sytuacji trudno jest wyrównywać szanse. Bo jeżeli sobie powiemy, że większość z nas wychowuje się w rodzinach, no to generalnie należałoby zapewnić w miarę równomierną sytuację poszczególnych rodzin, żeby zapewnić równość szans dzieciom i młodzieży. Ale żeby to zrobić, no to trzeba wspierać rodziny. Jeżeli byśmy spojrzeli na 500+, 500+ spotkało się z dużym poparciem naszego społeczeństwa. Co ciekawe, 500+ jest odmienne w strukturze w porównaniu z całą polityką, która była rozwijana przez SLD w latach 90. i później przez Platformę Obywatelską. Ta polityka redystrybucyjna polegała na tym, żeby głównie wspierać, adresować świadczenia pieniężne, w szczególności do ubogich rodzin, ubogie dzieci. To był główny nurt myślenia i to jest bardziej efektywne społecznie. Natomiast i ekonomicznie być może również, jeżeli chodzi o ograniczenie ubóstwa. Natomiast 500+ i poprzednio też takie mniejszej skali rozwiązania, takie jak becikowe, no to były świadczenia, które były przeznaczone dla wszystkich, szczególnie 500+. Ma tą cechę bardzo mocno podkreślaną przez partię rządzącą, czyli to jest świadczenie dla wszystkich, mimo że oczywiście tam jest kryterium dochodowe na pierwsze dziecko, co wyklucza część osób z jednym dzieckiem czy część pierwszych dzieci, ale po pierwsze nie wyklucza tych, którzy są ubodzy, bo jest tam kryterium dochodowe, więc na pierwsze dziecko również ci, którzy są ubożsi, otrzymują to świadczenie, ale największą innowacją jest, że na każde kolejne dziecko jest to 500 zł, co oznacza, że jest to świadczenie dla wszystkich, nie tylko dla klasy średniej, ale również dla najbogatszych rodzin. Stąd można by uznać, że mamy tu do czynienia również w polskim społeczeństwie być może z dowartościowaniem tej równości sytuacji, widząc to z tej perspektywy wspierania wszystkich rodzin, żeby zapewnić dzieciom równe szanse, a w ten sposób wyrównuje się również sytuację dochodową. Oczywiście to wyrównywanie ma ograniczony zakres. Dziękuję panie profesorze. Zaczęliśmy z półgodzinnym opóźnieniem. Jeżeli pani profesor pozwoli, to 10 minut przedłużymy, skończymy o 15:30, tak? Dziękuję pięknie. Pan profesor już zaczął odpowiadać na drugie pytanie, a drugie pytanie brzmi, czy społeczeństwo polskie jest antyegalitarne. Różnie możemy, w różnych kierunkach można iść, odpowiadając na nie. Jaka jest recepcja nierówności społecznych, czy są próby skrzykiwania się ludzi na bazie tych nierówności, a więc czy pojawiają się jakieś ruchy oddolne, tak jak to się działo powiedzmy w drugiej połowie XIX wieku, w pierwszej połowie XX, jakie są programy, jaki jest stosunek elit, stosunek biednych do nierówności i jak generalnie państwo polskie reaguje na nierówności, jakie tutaj polityki, czy też polityka społeczna i gospodarcza w tej sprawie jest prowadzona. Bardzo proszę, ja proponuję, żebyśmy zaczęli w tej samej kolejności. Panie profesorze, mamy jeszcze 20 minut, tak pani profesor? Dziękuję pięknie. Dziękuję. Pytanie, czy polskie społeczeństwo jest antyegalitarne? Znowuż ma tyle wymiarów, ile jest wymiarów egalitaryzmu. Ja może się skupię na tych nierównościach ekonomicznych, a w szczególności dochodowych. No i w odniesieniu do nierówności dochodowych wydaje mi się, że oczywiście zawsze trudno stwierdzić, ale raczej tak, raczej jest antyegalitarny, albo mało mu zależy na redystrybucji i na tym, żeby te nierówności likwidować. I na tą sprawę można patrzeć przynajmniej z dwóch stron. Ze strony faktów tego, jakie polityki są wdrażane, aby likwidować czy zmniejszać nierówności dochodowe oraz z perspektywy tego, co Polacy mówią na ten temat. Ale fakty od czynów oczywiście mogą być inne. Ale jeżeli spojrzymy na fakty, jakie polityki nam te nierówności mają zmniejszać, no to przede wszystkim system podatkowy, czy system podatków i składek, o których tutaj już częściowo była mowa, wchodzi w grę. No i ten system podatkowo-składkowy mamy taki, jaki mamy. On jest... To znowuż niełatwo stwierdzić, bo nie mamy na bieżąco prowadzonych takich badań, żeby można było stwierdzić, i jaką część swojego dochodu faktycznie osoby biedne, z klasy średniej, bogate płacą jako podatki i składki. Praktycznie nie mamy takich badań niestety. No ale z tych szczątkowych badań, które mamy, wynika, że ten nasz system podatkowy jest podatku dochodowego, a jeszcze jak doliczymy podatki pośrednie, to jeszcze gorzej to wypada. Jest prawdopodobnie regresywny. Ci bogatsi płacą mniej proporcjonalnie swojego dochodu. W związku z tym no, ta jego redystrybucyjność jest zerowa praktycznie, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę poszczególne jego elementy, no to może nawet prowadzić do zwiększenia nierówności. I tak się dzieje od dłuższego czasu. Mieliśmy rządy lewicowe, które redukowały podatki dochodowe i marzyły o podatku liniowym, który w przeciwieństwie do podatków progresywnych no, tych nierówności znacząco nie zmniejsza. Mieliśmy rządy, powiedzmy, centrowe, które ten stan rzeczy akceptowały i też wprowadzały takie rozwiązania jak na przykład ulgi dla dzieci, które początkowo były w pełni wykorzystywane tylko przez rodziny bogatsze i też sprzyjały wzrostowi raczej nierówności. W tej chwili mamy rządy raczej prawicowe, które nadal niewiele robią w tym zakresie. Nadal mamy system podatku dochodowego, który jest bardzo mało progresywny. Mamy minimalnie zwiększoną kwotę wolną i to generalnie w ogóle nie wpływa na wysokość nierówności dochodowych. Tutaj najważniejszym tym elementem systemu podatkowego, który sugeruje, że nasze społeczeństwo jest raczej antyegalitarny albo nie chce mocno redystrybuować, jest ta słynna możliwość rozliczania się przez przedsiębiorców za pomocą podatku liniowego 19%, z którego skrzętnie się korzysta. Nie ma tej progresywności podatkowej, która istnieje praktycznie w każdym kraju wysoko rozwiniętym. My tą możliwość akceptujemy. Oni w związku z tym płacą stosunkowo niewielkie podatki, mimo że, jak słyszeliśmy, narzekają na społeczeństwo, na związki zawodowe, na rząd, ale mają tak olbrzymią preferencję podatkową, i są tak silną grupą interesu, że tak naprawdę no, raczej korzystają silnie z tej sytuacji i są w sytuacji uprzywilejowanej w pozycji na przykład do osób, które stosunkowo wiele zarabiają, ale pracują na umowę o pracę i pracują na etacie. Więc fakty moim zdaniem, jeżeli chodzi o politykę gospodarczą, pokazują, że specjalnie nasze społeczeństwo, różne partie polityczne, elity o tą redystrybucyjność i o ten egalitaryzm, jeżeli chodzi o dochody, nie dbają. Mam tylko jedną chyba partię, która wprost teraz głosi, że podatki powinny być silnie progresywne, ale ona ma minimalne poparcie, więc to też jest jakiś dowód na to, że społeczeństwu za bardzo na tym nie zależy, jeżeli chodzi o przeciętnego obywatela. Podobnie, jeżeli zapytamy w badaniach ankietowych o to, jaki jest stosunek Polaków do nierówności dochodowych, to z jednej strony jest tak, że duża część społeczeństwa, może nawet 3/4 tego społeczeństwa, na pytanie, czy rząd powinien redukować nierówności dochodowe, mówi tak, powinien. a co by sugerowało, że chcemy tą nierówność redukować. Ale z drugiej strony, jeżeli zapytamy, czy państwo, czy pan, pani akceptuje wysokie nierówności dochodowe, jeżeli one są nagrodą za talent, za zasługi, za wysiłek, 60% odpowiada tak. I to jest wynik najwyższy w Europie. Większy niż w społeczeństwach liberalnych jak w Wielkiej Brytanii. Czyli tak specjalnie na tej egalitarności nam nie zależy, jeżeli sądzimy, że to jest wynik po prostu czyichś zasług, talentów i tak dalej, no ale przecież z drugiej strony wiemy, że talenty też nie są czyjąś zasługą, tylko w dużej mierze pochodzą od tego, że mieliśmy taki, a nie inny kod genetyczny, takie nie inne urodzenie i tak dalej, i tak dalej. A rezultaty, wyniki osiągane przez osoby bogate też w dużej mierze są kształtowane przez to, że żyją w społeczeństwie, mogą korzystać z usług publicznych i ze współpracy w społeczeństwie. Poza tym jeszcze tylko jedna rzecz. Inne pytanie w badaniach ankietowych, które jest zadawane różnym społeczeństwom, w tym Polakom, to pytanie o to, czy transfery dla biednych czynią ludzi leniwymi. 60% Polaków odpowiedziało w tym badaniu ostatnim, że tak. To też jest wynik najwyższy w Europie. Czyli to też sugeruje, że specjalnie egalitarni Polacy nie są, albo jest to trudne do pogodzenia z tym, że jednak 3/4 chce, żeby rząd redystrybuował dochody. Może jesteśmy jacyś niespójni, może jesteśmy jeszcze niedojrzali. Dziękuję pięknie. Panie profesorze, proszę. Natomiast ten odsetek wzrósł z jakichś 60% w 92 roku do mniej więcej 90 teraz, także jakby chcemy być coraz bardziej egalitarni, ale sprawa jest złożona. Badanie świadomości społecznej tutaj jest potrzebne i po pierwsze odwołam się do dwóch faktów. Właściwie dodając do tego, co pan profesor powiedział, że jesteśmy społeczeństwem antyegalitarnym, ale należałoby w zasadzie to nazwać inaczej. Akceptujemy nierówności, bo słowo antyegalitarny to jest deprecjonujące dla tego społeczeństwa. Otóż wynik jest następujący, mianowicie w kilku krajach, właściwie kilkunastu krajach, również w Polsce, co jakiś czas zadawane jest klasyczne pytanie. Respondenci dostają listę kilkudziesięciu zawodów reprezentujących pełne spektrum struktury społecznej. Proszę powiedzieć, jakie pana, pani zdaniem zarobki uzyskuje profesor uniwersytetu, lekarz, sprzątaczka, minister, biznesmen właściwy, mający ponad 500 pracowników i tak dalej. No i ludzie odpowiadają. Oczywiście to odbiega od rzeczywistych dochodów, ale nie o to chodzi. Natomiast później pada pytanie, gdzie ta lista dokładnie taka sama również pada i pytanie jest następujące. Proszę, żeby pani, pan powiedziała, a ile ci ludzie powinni uzyskiwać? Jakie zarobki byłyby sprawiedliwe? Otóż wynik jest taki, że we wszystkich krajach, jest to sprawiedliwość uniwersalna, korelacja między tymi dwiema hierarchiami jest niezwykle wysoka. To jest prawie to samo. Czyli ludzie również w Polsce. I to się znowu nie zmienia, bo co kilkanaście lat takie badania są włączane do różnych międzynarodowych badań. Ludzie jakby akceptują to, co istnieje. Akceptują nawet wysokie zarobki ministra w rządzie, jakimkolwiek rządzie, w rządzie w ciągu ostatnich 30 lat. Na drugim miejscu jest minister w rządzie, na pierwszym biznesmen zatrudniający co najmniej 500 pracowników. Ile pani, pana zdaniem powinien on zarabiać? Na samym dole jest sprzątaczka, profesor uniwersytetu gdzieś w środku, lekarz tak samo. Czyli dokładnie to jakby to, co ludzie chcą, odzwierciedla to, co jest, zgodnie z tezą heglowską, że to, co jest, musi być sprawiedliwe i na pewno tak jest. Tak. I wynik uniwersalny. Nie wierzę w to, żeby to się zmieniło w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat albo w ogóle się nie zmieni. Niemniej jednak jedyna różnica polega na tym, że ta druga hierarchia, jakie zarobki są sprawiedliwe, jest bardziej spłaszczona. Rzeczywiście wielki biznesmen i minister powinni się lokować najwyżej zdaniem ludzi, ale trochę mniej, a sprzątaczka trochę wyżej. Czyli antyegalitarni, ale do pewnego momentu. A drugi wynik dotyczy badań nad prestiżem zawodów. No, w Polsce robionych od 1958 roku. Prawdopodobnie wszyscy państwo wiedzą, jeżeli interesujecie się socjologią, że ta hierarchia jest niezwykle stabilna. Przecież nikt respondentów nie zmusza do tego, żeby przyznawały wysoki, średni, niski prestiż profesorowi uniwersytetu, który się lokuje na szczycie tej hierarchii. Tutaj z kolei ludzie jakby wynagradzają te cechy merytokratyczne, wykształcenie, wiedzę, taką mistyczną wiedzę właściwie w przypadku profesora, bo akurat nauczyciel szkoły podstawowej lokuje się niżej. Ale ta hierarchia jest również niezwykle stabilna, czyli wyżej lokowane są zawody wymagające większego kapitału ludzkiego, kompetencji. Urzędnicy niższego szczebla, robotnicy niewykwalifikowani sytuują się na dole hierarchii. Jedyna zmiana, która w Polsce wystąpiła, która jest ewenementem na skalę światową, to jest też, o czym wszyscy wiemy, to jest obniżenie się prestiżu polityków. Minister lokuje się w tej chwili na jakimś trzecim miejscu od dołu, podczas gdy w PRL-u, gdy badania takie żeśmy robili od 1958 roku, powtarzam, minister był na trzeciej, czwartej pozycji. Minister w rządzie komunistycznym w końcu. Nikt nie zmuszał respondentów do tego, żeby mówili to, co, żeby kłamali. W związku z tym jakby te dwa fakty potwierdzają, że jesteśmy antyegalitarni, czy też akceptujemy te nierówności. Trzeci moment, o którym bym warto powiedział, natomiast na pewno jesteśmy egalitarni, chcielibyśmy być w reakcji na to, na pewne hasła i slogany, którymi się politycy posługują w każdej kampanii wyborczej, prawie każda partia, prawie że. Mówi, że ona zniesie nierówności edukacyjne, czyli zapewni równość szans. To jest oczywiście niemożliwe, bo warunkiem zlikwidowania nierówności edukacyjnych byłoby, odtwarzania się nierówności edukacyjnych byłoby zabranie rodzicom dzieci, co jest niemożliwe. Próbowano to robić, co prawda, w kilku krajach. Ale nawet w kilku krajach, tam w XX wieku, w Kambodży to ostatnio próbowano robić, jednak to nie wyszło, bo to się odtwarza. Po każdej rewolucji właściwie takie próby są robione i to się nie udaje. W związku, ale te hasła polityków są prawdopodobnie, ale my dokładnie tego nie wiemy. Ludzie bardzo reagują na to rzeczywiście emocjonalnie i one trafiają do naszej świadomości. Na pewno są brane pod uwagę, także jak myślimy o konsekwencjach nierówności, to chyba powinniśmy je raczej odbierać od tej strony, jak one są postrzegane i definiowane przez różne wpływowe instytucje i wpływowe kategorie, natomiast to, czy ludzie sobie zdają sprawę z nierówności, czy je akceptują, no to odpowiedź właściwie te wyniki, do których się tutaj odwołaliśmy już chwilowo, pokazują, że nierówności jak najbardziej. Dziękuję pięknie, pani profesor. Ja nie mam dostępu do tych wszystkich różnych badań, ale czasami sobie myślę, że może i dobrze, nie posponując wcale tych, którzy te badania robią, bo z kolei filozofowie jednak od czasu do tych badań się odwołują. Ale dlaczego tak jest? Bo wtedy, kiedy nie mamy danych, musimy zacząć na drodze myślenia dochodzić do pewnych rozstrzygnięć. No i jeśli chodzi o, jeszcze bym dodała jedną rzecz, nim zacznę przejdę do odpowiedzi. Jeśli chodzi o ten fenomen równości i nierówności, które zawsze idą z sobą w parze, zawsze trzeba patrzeć, jak jest rozumiana równość i w związku z tym, jak jest nierówność i odwrotnie, to przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że jest taka skłonność do niezauważania równości. Jak jest równo, to nikt jakby nie mówi, że jest równo. Natomiast jak jest nierówność, to się mówi, ale kto mówi? Nie ci, którzy są, że tak powiem, w górnej części, tylko ci, którzy są w dolnej. Jeśli tych w górnej części jest więcej, no to ci w dolnej jakby nie mają żadnych szans. Mogą sobie mówić i nic z tego nie wynika. W związku z tym, jeśli mówimy o tym, jak Polacy postrzegają nierówność, to to zależy też, jak się plasują, prawda? Oczywiście, że statystyka potem wyrównuje i bierze się pod uwagę również i pozycję tych osób, ale mimo wszystko jest tak, że ci, którzy są zadowoleni z pewnego układu nierówności, bo na tym korzystają, a jakby specjalnie się tą nierównością nie zajmują. Natomiast ci, którzy tracą na nierówności, specjalnie nie umieją o tym mówić. I teraz, czy Polacy są, czy nie są? Powiem szczerze, że jak byłam świeżo upieczonym absolwentem i może już rok czy dwa pracowałam na uczelni i przyjechała taka Amerykanka i pytała mnie, jak jest z równouprawnieniem kobiet w Polsce, to ja zrobiłam duże oczy i w ogóle, przepraszam bardzo, ale nie wiedziałam, o co chodzi. No, skończyłam liceum, dziewczyny mogły uczyć się, chłopcy mogli się uczyć, nic nikogo nie rozróżniał, oprócz tego, że nie wolno mi było chodzić w spodniach, bo to takie czasy były. W liceum moim nie wolno było, dziewczynki nie mogły chodzić w spodniach. No to była jedyna rzecz, która mnie wtedy irytowała. ale im dalej szłam w swojej karierze zawodowej, tym patrzyłam, że jest nas coraz mniej. To znaczy na poziomie asystenckim było nas dużo, na poziomie adiunckim trochę mniej, a potem jak tak szłam, to już na końcu zobaczyłam, że jestem sama. Nawiasem mówiąc, pan profesor przyszedł, zwrócił uwagę, oczywiście pewnie to był jakby element prezentacji, ale powiedział, że pierwsza kobieta prorektor na naszej uczelni. No ale co to oznacza? No mógł różne rzeczy powiedzieć, prawda? Że mnie od dawna zna, że jestem filozofem, że jestem... Niestety, że jestem niepokorna, że to, że tamto, różne rzeczy mógł powiedzieć w ramach tych takich prezentacji, powiedział to oznacza, że jednak jest problem, tak? I akurat jeśli mówimy o tym, nie chcę powiedzieć, że to sytuacja kobiet w Polsce jest jakaś tragiczna, ale jednak ewidentnie sytuacja kobiet w niektórych zawodach, na przykład w tym zawodzie, w którym ja jestem, no jest zdecydowanie trudniejsza. Czyli jednak akceptujemy pewne nierówności. Akceptujemy je, nie wiadomo czy dlatego, że jesteśmy niedokształceni, czy dlatego, że jesteśmy indywidualistycznie ukształtowani. Moje zdanie jest takie, że Polacy są bardzo dużymi indywidualistami. Indywidualizm pociąga za sobą preferencję rozwiązania swojego problemu i ulokowania się w tym miejscu, w którym chcemy, a dopiero potem w drugim rzucie patrzymy, co koło nas. W związku z tym, jeśli indywidualizm jest silny, to dla mnie jest, ale tylko logiczny wniosek, nie oparty na żadnych badaniach, że jesteśmy bardzo indywidualistyczni, co nam pomaga, kiedy walczymy z okupantem, zaborcą albo tym, który chce nas ograniczać, natomiast daje o sobie znać w momencie, w którym konstruujemy coś. No i się okazuje, że najpierw chcemy, a potem jak już jest ta możliwość, że każdy może, to nasza wolność, nasz indywidualizm jest przeważający. I ostatni przykład, który pokazuje, jak bardzo, i tu pan profesor powiedział, bardzo pokrętnie jesteśmy skonstruowani, czyli teoretycznie tak, chcielibyśmy, żeby te elementy równości były, ale tym bardziej nam zagraża brak tej równości, a tym, że właściwie godzimy się na to nieomalże na co dzień, to jest historia, kiedy zakładaliśmy na naszej uczelni parkingi dla osób niepełnosprawnych, one muszą być większe, one muszą być oznakowane, no i one w związku z tym zajmują więcej miejsca, a po drugie one są tylko dla osób, które mają uprawnienia. No i ku mojemu zdziwieniu do kuriera naszego został napisany list, w którym pracownik mówi, przepraszam bardzo, ale to jest niesprawiedliwe, dlaczego tyle jest miejsc tych parkingowych, że teraz część pracowników nie mających czy studentów, chociaż studenci już wtedy nie mieli prawa do wjazdu, ale oni nie mogą z tego korzystać. Czyli dlaczego godzimy się na nierówności? Dlatego, że mamy za małe zasoby. To jest pierwszy powód. Im mniej mamy zasobów, tym jest gorzej z tą równością. Gdybyśmy mieli dużo zasobów, pewnie można byłoby zaspokoić więcej potrzeb. A drugi powód dla mnie, dla którego godzimy się na nierówności, to jest właśnie brak wiedzy. Proszę, panie profesorze. Gdybyśmy mieli więcej równości, mielibyśmy więcej zasobów. To też prawda, to dziękuję bardzo za uzupełnienie. Ja na razie mówię, dlaczego jakby akceptujemy nierówności. To jest słuszna uwaga, aczkolwiek ekonomiści pokrętnie, ekonomia jest nauką ponurą, prawda? W związku z tym ekonomiści trochę nam mieszają, moim zdaniem, w głowie. W każdym bądź razie, kończąc to, oprócz tych ograniczonych zasobów, tego indywidualizmu, to jeszcze jest być może brak świadomości, brak wykształcenia, i wiele takich czynników z tym związanych i gdyby przeciwdziałać takiemu spojrzeniu, no to edukacja, jeszcze raz edukacja, aczkolwiek pojawiają się takie paradoksy, o którym pan profesor powiedział, że zwiększona edukacja absolwentów na poziomie wyższym spowodowała w efekcie pewne nierówności, ale to wszystko jest, to są kłopoty i problemy, które każde społeczeństwo dotykają, natomiast im społeczeństwo więcej debatuje, więcej się zastanawia i jest ogólnie lepiej wykształcone, tym zdaje się, że mamy większą szansę na to, żeby te nierówności eliminować, ale poprzez racjonalną adaptację stosunkowo mało rodzącą te wtórne przejawy nierówności. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Panie profesorze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Czuję się trochę niezręcznie, dlatego że na czerwonym tle biały napis głosi Time's Up. Tak, to w tej chwili się zapaliło, więc będę spróbuję mówić krótko. Krótko. To jest problem, o którym moi przedmówcy mówili, bardzo ważny. Jest kwestią, nad którą my, no, można powiedzieć w cudzysłowie, biedzimy się od dawna, dlatego że w tych badaniach, które prowadzimy w Szkole Głównej Handlowej, badamy pytamy systematycznie o stosunek do nierówności i znajdujemy to, o czym Państwo już słyszeli, a także co intuicyjnie pani profesor zorientowała się, chociaż nie wierzę w tę nieznajomość wyników badań. Mianowicie my też w gruncie rzeczy. Należy bowiem pamiętać, że po to, żeby dobrze zbadać, trzeba by zbudować tak potężny wskaźnik zjawiska, tak wielozmiennowy, że to i tak przekracza, więc trzeba mieć pewien luz, stopień, jeżeli tak można powiedzieć, samoograniczenia, ale krótko mówiąc, dostrzegamy bardzo wysoki poziom poparcia dla egalitaryzmu jako dla pojedynczego wskaźnika, czyli to niewiele mówi, jeżeli się nie zbuduje wskaźnika wielozmiennowego. A z drugiej strony widzimy to, o czym Państwo już słyszeliście, nie będę więc tego powtarzał. Pytanie dlaczego? Wydaje się, podkreślam jeszcze raz, to skromne założenie, a nie wniosek, który jest dobrze ugruntowany teoretycznie, że warunki społeczne powodują, że wyobrażający sobie w świecie wartości równość jako wartość wyróżnioną Polak nie jest w stanie przełożyć na konkretne odpowiedzi na pytania dotyczące zbiorowości, dlatego że po pierwsze nie ufa bliźnim, po drugie nie należy do żadnych organizacji, jest wyosobniony. My systematycznie zadajemy pytanie, czy należysz do organizacji, jeżeli nie należysz, to dlaczego? Dajemy różne miękkie możliwości, nie mam czasu, gdybym miał, to bym należał. I on na końcu jest, nie należy, bo uważam, że należeć nie należy. Jeżeli tak można tautologicznie powiedzieć, otóż większość naszych respondentów odpowiada, nie należy, bo nie należy się, po prostu się tu nie należy. A nie należy się dlatego, że się nie ufa. Nie ufa się szefom organizacji. Ja sam w związku z tym, że współpracuję z trójstronną komisją, widziałem szefów organizacji mniejszych, którzy w moim głębokim przekonaniu, ludzie o bardzo czystych intencjach, próbowali przekonać przedstawicieli własnej grupy, żeby stworzyć organizację. Nie wychodziło. Wychodzi w bardzo ograniczonych sytuacjach, czyli jesteśmy indywidualistami, bo nie ufamy, nie należymy. Nieufający i nienależący, nawet jeżeli chciałby równości, to musiałby zaufać, a z tego, co powiedziałem poprzednio, nie ufa. A powinien też należeć do zbiorowości, która go będzie wspierała w tym dążeniu, będzie dawała mu sens równości, będzie czyniła z tego wartość, która jest wartością intersubiektywną i tego nie ma. W związku, że Time's Up sam się ogranicza. Dziękuję pięknie. Panie profesorze, bardzo proszę. Ja bym może trochę złagodził ten negatywny wydźwięk tych wypowiedzi, że Polacy są antyegalitarystami. Przywołam jeszcze raz te badania, z których wynikało, że jeżeli zapytamy Polaków, jak rozumiana powinna być równość, no to większość się zgadzała, że są za tym, żeby równość szans zapewnić i są za tym, żeby była równość traktowania, nie było dyskryminacji. Więc co do tego jest zgoda. Możliwe, że Polacy mają wątpliwości co do tego, jak to osiągnąć i czy w ogóle można osiągnąć tu pełną równość. Większe kontrowersje są i pewnie tutaj o tym mówimy głównie dotyczące tej równości sytuacji, więc na ile należałoby dbać o to, żeby pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi były mniejsze dystanse ekonomiczne. Tu bym tylko dodał, jeżeli chodzi o badania, bo tu się nie pojawiło, to od niedawna Narodowy Bank Polski bada również nierówności majątkowe i te nierówności majątkowe, ale to jest zasada znana z innych krajów również, są dużo wyższe niż nierówności dochodowe. I w związku z tym można tutaj razem, byśmy to zebrali, no to zastanawiać się, na ile Polacy by nie tylko dochody, ale zaczęlibyśmy dyskutować, no dobrze, ale co z majątkami, co z kapitałem? Tu dyskusja też jest dość złożona i trudna i wydaje mi się, że jeżeli powiemy Polakom, w jaki sposób moglibyśmy ewentualnie zmniejszać nierówności dochodowe i nierówności związane z rynkiem pracy. Tak jak powiedziałem o tej kwestii majątku, to część majątku to jest własność firm, więc działanie na rzecz samozatrudnienia zmniejsza nierówności w tym zakresie. Działanie na rzecz tego, żeby jak najwięcej osób pracowało, też zmniejsza nierówności pomiędzy tymi, którzy pracują i tymi, którzy nie pracują. Więc podsumowałbym tak, że jeżeli będziemy do Polaków długo i przekonująco mówić, że równość to nie jest socjalizm i nie wszystkim tak samo i nie będziemy odbierali dzieci, to wtedy Polacy może będą z większym zaufaniem traktowali ten rodzaj programu. Dziękuję pięknie. Dziękuję pięknie Państwu za uczestnictwo w tym panelu. Chciałbym dodać, że Pani Profesor daje nam szansę dyskusji. Po drugim panelu dyskusyjnym będzie możliwość omówienia tych spraw na głosy z sali, a więc również zapraszamy na koniec dnia. Pięknie jeszcze raz dziękuję Państwu za udział w dyskusji.